tvpodkarpacie.pl. First of all, it is really nice to have you here in Sanok. Cieszymy się, że jesteś u nas w Sanoku. Gratulacje podpisania kontraktu. A naszą rozmowę chciałbym rozpocząć od sanockich kibiców, którzy dzisiaj w liczbie około 3000 stawili się w sanockiej arenie, aby cię przywitać, abyś poczuł się jak w domu. Myślę, że to miły gest z ich strony. How nice was that? It was very nice. Bardzo dobre. It was something that having a Doceniam ten gest. To było bardzo sympatyczne z ich strony. Kiedy przyjechałem do kraju mojego taty, poczułem wyjątkową, rodzinną atmosferę. Jestem podekscytowany tym, że już niedługo będę mógł wyjechać na lód i walczyć o mistrzostwo. I'm excited to be on ice and, you know, try to help this team, you know, win a championship. What can you say about today's game? Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie z Tychami? It was an interesting game that, To był interesujący mecz. Bramkarz świetnie spisywał się w pierwszej tercji. Nasza drużyna podniosła się po straconej bramce, zawodnicy zaczęli grać coraz lepiej. Fajnie było zobaczyć zespołową grę. Full team effort and it's really good to see. From NHL to... Z NHL do PHL. Jak oceniasz ten krok w twojej sportowej karierze? You know, it's one of those things where I've been off the ice for quite a while. Sporo czasu spędziłem poza lodem, nie miałem okazji gry. Doznałem paru urazów, miałem problemy z plecami. Teraz chcę zobaczyć, jak moja gra będzie wyglądać po kontuzjach. Nie mogę doczekać się, żeby zagrać ze swoim kuzynem. Z niecierpliwością czekam na piątkowy mecz. Pretty good underrated league. I think this league's a lot better than people understand it is. So I'm excited for Friday. What are your main goals? Jakie są twoje główne cele podczas przygody w Polsce? Co chcesz osiągnąć grając tutaj? Yeah, it's pretty simple. There's about two main goals. One is probably I want to kind of To bardzo proste, mam dwa główne cele. Pierwszy to grać w kraju moich dziadków i mojego taty, a drugi to oczywiście zwyciężać. Nie przyjechałem do Polski, aby przegrywać. Jeśli nie zdobędziemy mistrzostwa, będę rozczarowany. If we don't win the championship, I think it would be a disappointment. In 2012 you received... W 2012 roku otrzymałeś polskie obywatelstwo. Jak wiele to dla ciebie znaczy? It means a lot that even though I was born in Canada and I spent a lot of time in the USA, it was instilled from a young age our Polish tradition. Jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne. Urodziłem się w Kanadzie, spędziłem dużo czasu w USA, jednak od zawsze wychowywałem się w polskiej tradycji. Dobrze wspominam Wigilię, Boże Narodzenie oraz święta wielkanocne. Zachowanie obyczajów jest dla mnie ważne. Duży wpływ na otrzymanie obywatelstwa miała również rodzina ze strony mojej mamy. Mój wujek walczył w II wojnie światowej. To bardzo wyjątkowe wspomnienia. My uncle on that side fighting in the Second World War, it was really special for them. Is it possible that Zeke will be one of Czy to możliwe, aby popularny Zeke wrócił do gry w NHL w przyszłym sezonie? Czy może spodobać się gra w Polsce i zostaniesz tu trochę dłużej? I think there's a lot of variables that go into it and one is my health and my back. Istnieje prawdopodobieństwo, że wrócę do NHL. Zależy to jednak od stanu moich pleców. Musimy być na bieżąco z informacjami ze Stanów Zjednoczonych i badać możliwości angażu. Nie chcę jednak za bardzo wybiegać w przyszłość. Jak na razie skupiam się na tym, aby wygrywać i dać jak najwięcej z siebie tak, aby skorzystał na tym cały zespół. Nic nie jest obecnie tak ważne, jak gra dla całej drużyny. Be ready to go, because nothing's bigger than our team here, nothing's bigger than us winning. So that's the most important thing right now. Thank you very much. I'm sure that I can say it in behalf Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że mogę powiedzieć to w imieniu wszystkich sanockich kibiców. Życzymy ci wszystkiego najlepszego, wielu bramek oraz dobrej zabawy na lodzie. Trzymamy kciuki za drugie z rzędu Mistrzostwo Polski drużyny Ciarko PBS Bank KHS Sanok. For Ciarko PBS Bank. Dziękuję, właśnie dlatego tu jestem. Thank you very much. Dziękuję. Dziękuję. tvpodkarpacie.pl